witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest vlog z Zakynthosa. Ale jeszcze nie jesteśmy na Zakynthos, tylko jesteśmy na Chopina, na lotnisku. Na lotnisku i czekamy na samolot. Stresuję się jak zawsze przez lotnisko. No i jesteśmy, także... I sobie czekamy na lot. Ludzie się na dziwnie patrzą. No, trochę się stresuję tym. Dobra, skończymy to. Dobra. Cześć. Już jesteśmy w samolocie i zaraz będziemy lecieć. Lecieć. Dziwnie wyglądam na tej twojej kamerze. W całym życiu dziwnie wyglądasz. Mam taki jakby... taki czerwony. Piłaś pewnie. Nie. Całą noc. Ma problem życiowy, bo nie wie co ma zrobić z butelką. A wcześniej tak sobie spałam, tak na niej spałam i ona tak przykrzywiona miała jakąś głowę po jakimś panu. No dlaczego mi ją oddała? Zaraz coś zrobię z nią. No i tak spałam sobie i ona i tak nagle czuję, że ona się ode mnie odsuwa, a on otwieram oko, a ona pije. Bo mówię, że chciałam to zrobić tak, żeby się nie przebudzić ciebie. Ale mam... Czekamy sobie właśnie już na bagaże. Wyszliśmy z samolotu. Będziemy brały walizeczki i leciały, znaczy jechały już. Już tylko jechały do naszego hotelu. Ale wiecie co, jak tak wyszłam, to wcale nie jest tak ciepło. Nie trochę, bo ogólnie trochę wieje, więc mam nadzieję, że będzie lepsza pogoda, ale chcemy z Julą skorzystać z... życia. Nie, z jazdy konnej, bo znalazła coś Ula, że można wypożyczyć sobie konia i jechać w teren, a wzięłam GoPro, więc myślę, że damy sobie radę, w końcu my takie koniarki. Ani trochę. Siku po prostu się chce. Sikuje się chce. Nie tak się chce tak strasznie. Idziemy siku. Julia do mnie mówi, stoi sobie tu i mówi do mnie: Miśka, mamy problem. Ja wchodzę i patrzę na to. No to jest duży problem. Właśnie dotarłyśmy do naszego hotelowego pokoju i wygląda on tak. Tutaj mamy łóżko z małżeńskie z Julią. Nie pytajcie się dlaczego. Stan tam.
Tu mamy dodatkowe łóżko. Gdybym Julię wypieprzyła i kazała mi spać tam. Stamtań. Czekaj. Zrobię tam. Nie! Nie, na nasze dodatkowe łóżko nie! Jak mnie wkurzy, to każe jej spać tu. Mam jeszcze kanapę. To jest nasza łazienka. Ty, a dlaczego nie mamy ręczników? Mamy tylko jeden ręcznik tu. Przecież tu leżą w środku. A, faktyko. To jest nasza szafa. O, tu mam poduszki ewentualnie i coś jeszcze do przykrycia, by było nam zimno. O, mamy czajnik, mogą sobie wziąć zupki chińskie. I lodówkę. A w lodówce coś jest? Nie ma nic. To mamy lodówkę. Tu mamy słowę. Słowę mam widoki, ale to się nie przejmujmy tym. Na morze. Tym się nie przejmujmy, tu mamy taką kanapę. Dobra, i to jest cały ja muszę spokój. Się przebrać. Weź. Cięcie, chcę. Nie krępuj się. No. Wziąłem piwo. Ja wziąłem. Solidarnie. Wiesz co? Powiedziałeś, że wziąłem na pół. Nie. Dlaczego nie wziąłeś różowej słomki? Ja wziąłem różową. No bo taką złapałam. W ogóle nie będziemy teraz jadły. Ale nie wygląda to smacznie. Ja jestem. Tutaj Julia, ja nie wiem co kombinuję, ale ja wam coś pokażę. Patrzcie co mamy przy hotelu. Biała dupa znikła właśnie. Idę go tam zobaczę może. Biegniemy. Patrzcie! Konik! Jej, jak pięknie! Zobaczcie jak pięknie! A co ja tak blisko jestem? O nie! Julcia! Chodź tu! No jesteśmy na naszych wielkich greckich wakacjach. Yo! Yo. Gwiazdę zrób. Nie, spadaj. Ty zrób gwiazdę. Challenge accept? Accept. Uwaga! Uwaga! No. Yeah! No, cześć! Mamy dzień drugi i siedzimy w hotelu. Dlaczego? Dlatego, że pada. Pada! Po prostu pada. I jesteśmy z Julą bardzo zniesmaczone. Widzicie tą minę? To jest niezadowolenie Julii. Tak. A ja dziś myłam włosy. Wow! No i instagramowicze wiedzą, bo powiedziałam więc jeśli... wolny internet. Jeśli chcecie być cały czas na bieżąco, to zapraszam na mojego Instagrama i Julii Instagrama. Teraz się denerwuję, ale tutaj macie Julii Instagrama. O tu. Mniej więcej. I wchodźcie, zostawiajcie obserwacje. Wtedy będziecie na bieżąco. A wracając do mojej historii, umyłam włosy i poszłam je suszyć. No i zostałam bez właściwie włosów. Zobaczcie, co tu się stało. Trochę mi ich ubyło. Po prostu mi się zassały włosy. Wszystko okej? Nie działaj. No i wracam z mojej historii, nie mam włosów. No trochę mi ich ubyło, ale to nic, zawsze chciałam mieć krótszą grzywkę niż resztę włosów. Jest fajnie. Ale pada.
ciągle pada. Tur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 u. Zaśpiewaj mi ciągle pada. Zaraz to ten padać będzie ten laptop przez balkon. Jak idzie? Co tam? Cześć, jesteś na wizji. Ale masz słowko. Co? Tak. W ogóle czerwona jest ta. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w dniu trzecim naszego pobytu. Julia się właśnie rozbiera, bo jej za ciepło. Co mogę powiedzieć? Wczoraj była bardzo brzydka pogoda. Spałyśmy trochę, odsypiałyśmy nasz lot. Ale jaka ładna woda, zobacz. Przyjechałyśmy teraz na... Jak to się nazywa? Cameo, ale dalej? I Island. Island, aha, bo tutaj chodzi o wyspę. No i to jest ta... O, czekajcie, to jest ta wysepka. I tu jest taki słynny mostek. Ale jak przyjechałyśmy, to się okazało, że na niego nie można wejść, bo tam nie ma desek, więc nawet na mostku sobie nie zrobimy zdjęcia, tylko ewentualnie na tych kamieniach. Wyspa jest po prostu prywatna i zamknęli ją, żeby tam nie wchodzili turyści, co jest przykre, bo wyspa jest piękna. No, piękna jest. No, szkoda. Trochę szkoda, że nie da rydy, ale tu sobie zrobimy, myślę, na tle tej wyspy zdjęcie i też będziemy jakoś zadowolone. No, szkoda troszeczkę, bo się zawiedłyśmy, ale woda jest piękna. Piękna jest. Ja bym tam przepłynęła. Wiesz? Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Twoim kanale! Jedziemy. W tym momencie jedziemy do Navajo, żeby zobaczyć. Oj, ja się tu zmieszczę. Zobaczyć niebezpieczne się robi. Dobra, już. Żeby zobaczyć Zatokę Wraku. Jest tam taki wrak statku. Ogólnie kiedyś można było tam wchodzić i plażować, na co miałyśmy właśnie ochotę, bo taki był plan, ale wczoraj dowiedziałyśmy się, że nie można tam plażować ze względu na to, że kiedyś, znaczy jakiś czas temu w sumie niedawno, osunął się tam klif i dużo osób, znaczy no nie ucierpiało, nikt tam nie zginął, ale no było zagrożonych i dlatego Grecy zamknęli tą wyspę, żeby nikt więcej nie ucierpiał. Dlatego można ją zobaczyć tylko i wyłącznie z góry, ewentualnie wsiąść w statek i sobie popłynąć, ale nie można się tam zatrzymać, nie można tam sumować, tylko można zrobić zdjęcia z góry lub ze statku. Więc w sumie lipa, bo chciałyśmy to zobaczyć z bliska, chciałyśmy tam wejść i pochodzić, ale jeśli mamy za to przypłacić życiem, to chyba może lepiej z góry. Znaczy, nie wiem, czy to byś w ogóle weszło, nie? To zaczynamy od tego. Ale jakbyśmy wykupiły... Znaczy nie, ogólnie wolałyśmy wziąć samochód i jeśli w takim razie... jeśli nie możemy tam wejść, to bez sensu wykupować wycieczkę, która... Tu? Tak. Nie, tam. Która kosztuje... Przepraszam. 40 euro. Jedna wycieczka, no i tam i tak czy siak nie można tam wchodzić, to wolimy sobie wziąć za 40 euro samochód. Tak, i sobie pojeździć dwa dni i jest spokój, bo... No bo gdybyśmy mogły w tę wycieczkę tam wejść i poplażować, no to byśmy może pojechały, ale że i tak nie można tam wejść, no to bez sensu. W sumie do zamknięta jest, dopóki chyba tam się nie uspokoi i dopóki tam... Znaczy ja nie wiem, czy to otworzą w ogóle. Czyli oni powiedzieli, że na razie jest zakaz, póki się tam nie uspokoi i te wszystkie, co mają się osunąć, nie osuną. No ale pokażemy wam ten wrak z góry. Zawsze jest jakiś tam, wiesz, że coś się osunie. No tak, ale teraz musi być jakieś bardziej niebezpieczeństwo większe. Tam nie wiem. A żółwi raczej też nie zobaczymy, bo nie ma ich. Bo przyjechałyśmy chyba trochę w złym miesiącu. Tak. Bo jest okres lęgowy dopiero czerwiec, sierpień i wtedy tam niektóre wyspy są pozamykane ze względu na to, że żółwie tam zostawiają jajka i na razie w sumie na wyspie, na jednej wyspie są zawsze tylko dwa żółwie, ale czy je zobaczymy, czy nie, to nikt nie wie. Nie wiadomo, więc w sumie też sobie to darowałyśmy, bo myślę, że to dopiero we wrześniu te żółwie tam pływają i ich jest dużo, a tak naprawdę no... Trafiłyśmy w sumie na zły okres, bo i żółwi nie ma, bo na razie się gdzieś tam... I zamknięta jest ta wyspka. Cameo jest zamknięta. Mostkiem. Tak, mostek jest trochę zniszczony, i może wrak.
tak, może go, nie wiem, sprzątają, nie wiem, czyszczą, budują od nowa, cholera wie. No ale pozamykane jest większość rzeczy. No. No i niestety trochę szybko. Ale to nic. No, a powiedz, gdzie my jutro jedziemy? A, bo oni nie wiedzą. No to jak wy nie wiecie, to ja wam powiem. Powiem wam tak. Byłyśmy przed chwilą, jak to koniary z Polski, dowiedzieć się o jeździe konnej na Zakintosie. I uwaga, dowiedziałyśmy się i umówiłyśmy się jutro na 3-godzinny teren na plażę i w góry. Także no, będziemy jutro 3 godziny popylać na konikach. Będzie ciężko w ten upał z muchami w strojach kąpielowych i ogólnie 3 godziny. No, myślę, że będzie ciężko, wrócimy z tyrany, ale dobrze, bo wczoraj cały dzień spałyśmy, więc tak, chcemy to sobie należy odbić, bo... Znaczy, no nie cały dzień, ale większość, no bo padało i co miałyśmy robić, jak nigdzie się nie pójdzie, nawet na plaży, no bo leje deszcz, no to bez sensu, nie? No, ile wkurzamy ten typek, co idzie za nami, bo strzy się w inne dupie. Chciałabym się gdzieś na bok zjechać, żeby on pojechał i... Zaraz coś znajdziemy. No dobra, ziomki, poziomki moje drogie. Na razie to tyle. Jutro będziecie mieli oczywiście z GoPro wszystko na koniach nagrane. Jutro? No oni będą mieli. A czy no... No później, no. A, gdzie? No, prosto. Prosto. Także miśki, no na razie ręka mnie boli i jeździmy wolno prawa. I no odezwiemy się później. Nie mam chyba nic wam więcej do powiedzenia. Jak dojedziemy na Zatokę Wraku, to na pewno coś nagramy. Będziecie mieli to pewnie już za chwilę. Już za chwilę. Chwila przerwy. Tutaj będą pojawiły się reklamy, no trochę dłużej, no bo no reklamy jak w Polsacie, no bo 45 minut musimy dojechać, więc akurat dążycie sobie pójść do toalety, zamówić pizzę, pójść do sklepu, do sklepu w gdzieś po bliskim lub dalszym mieście. Wrócicie, akurat będziemy my z powrotem. Jadę sobie, a tu takie, o coś. Jesteśmy już na punkcie widokowym, znaczy idziemy na punkt widokowy do Navajo, tak? Navajo? Navajo? Tak się mówi. Jeden kij idziemy i zaraz wam pokażemy piękne widoczki. No ale... Bosko, bosko, ja już tam się nie mogę doczekać, aż to zobaczę. Dobrze, że dobre buty założyłyśmy, bo zobaczcie, jaka droga. Jula też na szczęście. No, bo tak pomyślałam. Bo jak... Wczoraj byłyśmy na Krecie. Wczoraj. Wczoraj byłyśmy na Krecie? Tak powiedziałaś, wczoraj. Nie, jak byłyśmy na Krecie, dobra, nieważne, jak byłyśmy na Krecie, to Jula, w czym ty chodziłaś, Jula? W balerinkach. W balerinkach, po takiej drodze, ja albo wiesz, jeszcze gorzej. Umarły wtedy. Naprawdę. Tu się zatrzymamy, jeszcze pokażemy. Ja! Patrzcie na to. Pięknie. Powiem wam, że źle poszłyśmy. No, więc to tak wygląda, że tu nie ma żadnego wraku. I chyba się pomyliłyśmy z zatoczką. Idziemy na górę. Może zapytamy się tych państwa, co? Ja to się dygam. Jesteśmy, za nami jest taka skała wielka. A tam co jest? Wrak. Czekajcie, ja podejdę. Tylko tu jest, zobaczcie jak tu jest. Zobaczcie jak wysoko. Patrz jaki mam kapelutek. Nagrywam. Jesteśmy... Czekajcie. Jula, powiedz, gdzie jesteśmy teraz? W... W jakiejś plaży siarkowej. Jest bardzo ładna woda. Chyba pójdziemy się wykąpać. Pięknie jest.
przyjechałyśmy właśnie na zachód słońca. Zobaczcie, jak jest pięknie. Tam by można było na tą górę. Patrz, jak ładnie, zobacz. Uważaj. Ej, Julia. No, zabieraj palce. Ale mówię, że tam na tamtą górę by było ładnie. Czekaj, bo zgubiłam ostrość, bo było tak pięknie, a ty tego nie widziałaś. Patrzysz? Mhm. Patrz. Tylko ostrość mi się nie ma. Taki kwadracik. Ale jak szybciutko. Zdążyłyśmy w ostatniej chwili tak naprawdę. A która jest godzina? 20:29. No. Poszło! Znikło! Słońce! Gdzie jesteś? Wróć! No bywa. Nie wiem. A ja nie mam jak zabezpieczyć strzemion. No bo mam przecież obkręcone. Co, siadło ściągamy? Znaczy, no nie wiem, bo nie mówię. Yes. Misia, weźmiesz? Tak, połóż gdzieś dobrze. Dawaj. Ściągamy rzeczy. Tylko je. No dawaj. Nie. No dlatego właśnie go pilnuję, bo. Nie, to boli. Brawo. Ała. Get wet, you get clean. One, two, three. Za mocno. No problem. Sara, to się nie da. Ja też się trzymam. O ludzie, żeby tylko koń spod tyłka nie poszedł. Zimna. Ale zimna. Ja nie chcę, ale zimna. Jak koń kupę robi od razu. Let's go back.
Ja mam tu nóżki. Nie, bo tu kupy pływają. Nie, bo kupę mijałam. Nie, 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 nie. A, nie. A, nie, za zimno. Very cold. Yes. Ja to zmarzluch jestem, Misia. Chcesz popływać, to idziemy w morze. Julia, płynę na koniu! Płynęłam! Płynęłam! Julia! Nie wiem! Wow! Mój konie wspomra! Ej, będziesz miała bardzo ładne ujęcie, jak ci koń macha nogą na tle tych gór. O tak trzeba. Musimy siebie trochę poradzić. Czego? Machał! Wow! Czekaj, bo jeszcze twój koń. Ten koń się wykrzywia dziwnie. Mamy dzień czwarty, właśnie wróciłyśmy z koni, było niesamowicie! Ściągnęłaś mi sukienkę. Było fajnie, Jula? Było super. W ogóle opaliłam się trochę. Trochę się opaliłam nawet. Na tych kuniach. I było mega, bardzo nam się podoba. Później jeszcze po tym morzu, co było z nagrania z GoPro, jeszcze pojechaliśmy na drugą plażę i tam był galop. Ale niestety już nam się rozładowało GoPro i nie nagrałyśmy tego. Julia, co ty robisz? Walczę z rzęsą. Boli mnie to. A teraz wybieramy się na plażę, podobno najładniejszą plażę na Zakynthosie, więc zbieramy się i jedziemy. Jeee, dojechałyśmy na plażę, ja siedzę w swoim ulubionym kapelutku. W ręczniku, bo się opalałyśmy ponad godzinę już i się trochę spaliła, mnie wszystko już troszeczkę piecze. No, ale jest pięknie. Powiem wam, że to jest najlepszy piasek ever. On jest po prostu hitem. To jest najlepszy piasek. Poważnie. Nigdzie nie było lepszego. Nie będę tak nagrywać ludzi, bo zaraz ktoś się przyczepi, że RODO i te sprawy, więc ponagrywam i zaraz. Ale widzicie, jaka plaża piękna? Pięknie jest ogólnie. Fajnie. I mi się tu dobrze spało, bo sobie przysnęłam. No. Przycięłam komara. Ja też. No. Także plaże w Gerakas polecam jak najbardziej. No.
zero wiatru, kąpałyśmy się już troszkę. No i git. Idziemy dalej spać. No, jedziemy sobie do hotelu. Jesteśmy zjarane jak cholera przez słoneczko. Nie wiem, czy po mnie też widać. Ja jestem na brązowo. Ale ja jestem na czerwono. Na czerwono. Mogę zobaczyć tylko na moją twarz. I od razu mogę zobaczyć, że jestem cała czerwona jak góra. Ja ogólnie jeszcze wam nie mówiłyśmy. Nie mówiłyśmy. Ale naprawdę nam się w tej Grecji podoba. Znaczy, może nie tyle, co nie wiadomo, jakie tu są atrakcje i w ogóle, ale to jest taki spokój. Taki, wiecie, taka cisza, spokój. I ludzie są przecudowni, prawda? Tak. Na swojej drodze spotkałyśmy już naprawdę sporo ludzi. To pani Kasia, wybaczcie. Ale wszyscy są niesamowicie uprzejmi. Bardzo. No. Wiesz, zarabiają na nas to, co mają być wredni. No niby tak, ale mimo wszystko. Inne jest odczucie. Takie. No nie wiem, może ja mam takie wrażenie. Nie, no jest. Większość super. Na przykład w Polsce, jak kogoś spotkasz gdzieś, to patrzą na ciebie krzywo, nie wiesz, czy coś się dzieje, czy nie. A tak ten, jak byłyśmy na tych koniach, to i ten pan super i cały czas się pytał, jak się podobało, czy w porządku nam się jeździło i tak dalej. Teraz poszłyśmy nawet do sklepu, zapytałyśmy się, znaczy nie, kupiłyśmy wodę i jakiś tam sok, no i pan do nas, o, ale jesteście piękne, coś tam. Tutaj wszyscy się uśmiechają po prostu, to jest takie pozytywne, naprawdę. Takie pozytywne. No. I się wszyscy uśmiechają, nikt na ciebie krzywo nie spojrzy, wszyscy miło zawsze. Co prawda na drodze robią co chcą i jeżdżą jak chcą, parkują gdzie chcą. No patrz na przykład ten. Co jest bardzo skomplikowane, chodź. No nie będę nagrywać, bo pupa odsunął mnie, widzicie? Dobra. Oni stoją na skrzyżowaniu. I tak naprawdę to ja mam pierwszeństwo, a on pojechał. Stoją na skrzyżowaniu po prostu i robią co chcą. No, za 3,6 km skręć w prawo. No, ja ty nie jesteś turystą, to nie masz pierwszeństwa. No właśnie, to jest ten minus, że na drogach po prostu, widzicie, jest droga, oni sobie stoją praktycznie prawie na środku. Oni jeżdżą tutaj jak chcą, co jest małym utrudnieniem czasem, ale o, tutaj jest. Tutaj jest ta na. A ogólnie jak dzisiaj przyjechałyśmy, przestawię kamerę na swój, chociaż to może być... A nagrywasz dalej? Tak, jest nagrywanie, tylko nie widzę swojego ryja, bo tu coś jest. No bo musisz. O. Chciałam wam powiedzieć, że przyjechałyśmy dzisiaj na te konie i przywitał nas pan, który był naszym instruktorem i przewodnikiem i tak dalej, nie? Ale wczoraj rozmawiałyśmy z chyba jego żoną, tak sądzę, z kobietką, z którą się właśnie umówiłyśmy. I jak dzisiaj przyjechałyśmy, to jej jeszcze nie było, bo pojechała po jakichś ludzi z hotelu, żeby ich dowieźć na te konie, bo ze względu na to, że my miałyśmy samochód, to sobie poradziłyśmy same. Ale przyjechałyśmy tam i po jakimś czasie właśnie przyjechała ta pani i ta pani wysiadła z samochodu i przyleciała do nas. Mówi, jaka jestem szczęśliwa, że wy przyjechałyście, Boże, jak ja się cieszę, że jesteście, coś tam. Jest mi tak miło i no takie rzeczy mówiła. No. No to jest niespotykane raczej. No, jest bardzo fajnie. Raczej tego nie ten. No, jeśli będziecie kiedyś na Zakynthos, to bardzo polecamy jazdę z nimi. Laganas Horse... Riding Horse. Tak. Laganas, coś takiego. Laganas Horse Riding, jakoś tak to było. To jest ogólnie przy drodze i bardzo to polecamy. Są przemili ludzie. Przemili, naprawdę. I konie mają bardzo fajne, zadbane. Tak. Nie przemęczone w jakiś tam sposób. Ogólnie my się bałyśmy, że w sumie te konie to będą... Dzikie, nie wiadomo znaczy, co. Może nie dzikie, ale chodzi o to, że będą... Że po prostu one są przemęczone, że są tyrane dniami, nocami i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Ale nie, one... Co, my pojechałyśmy na 3 godziny. Ja myślałam, że to będzie katorga dla tych koni. Ale te konie... No co, pojechałyśmy... To nie jest tak, bo my pojechałyśmy tylko, tak, żeby przyjechać do morza. Kurami. Godzinę może jechałyśmy do morza. Po godzinie, przez półtorej godziny konie były w zimnej, chłodnej wodzie. Więc to słońce ich tak nie raziło, nie?
No ale półtorej godziny tam się pluskaliśmy i tak dalej. No, no i to też było tak, że tak naprawdę tam jechałyśmy tylko stępem i ewentualnie trochę kłusa miejscami, gdzie tam był jakiś większy róg czy coś, żeby szybciej po prostu przejechać. No i na samym końcu był galop. I górami jechałyśmy i później jeszcze wracając to zajechaliśmy na jeszcze jedną plażę, żeby kawałek sobie po tych wydmach pogalopować. Wydmach, no takie dróżce między jakby wydmami. No. No to super, nie? Fajnie. I ogólnie te konie tam no trochę chodzą, po czym wieczorami idą normalnie na pastwiska, że jedzą trawy potąd. I naprawdę uważam, że są w dobrym stanie. Ogólnie no, spodziewałam się, tak, przynajmniej tam, gdzie jeździłyśmy, to tak no. jest. No, ja co minus? Lubię to skręć w prawo. Minus chyba jest taki, że to różni ludzie wsiadają, tak. jeżdżą, no i też te mocne wędzidła, no mają, bo nie oszukujmy się. To był Pelham, tak? Chyba. Tak, Pelham. Pelham, tak. Pelham, Pelham, nie to był Pelham zawsze. Pelham mówi się, Pelham się pisze. Ale no mają pelamy i to mnie właśnie bardzo dziwi, że... No mają mocne wędzidła, no ale to jest chyba dla bezpieczeństwa też turystów, nie? Żeby tak. jakby w razie w... Chociaż te konie ani ale... się nie bały niczego, ani nic. No jechałyśmy przed... Chyba, że oni mają taki po prostu tu zwyczaj, że takie wędzidła mają. No bo mają. Wszystkie konie tu wszystkie. Tak mają. Ja nie widziałam, żeby jakiś koń miał jakieś delikatne wędzidło, naprawdę. No to raz, dwa, że w sumie to... Jechałyśmy kawałek miastem i śmietniki, reklamówki, czy w butelkę wjechał koń plastikową, nic, zero, totalnie. Nawet uchem nie ruszył. I samochody, skutery, ciężarówki jechały obok nas, nic, nawet nie mrugnął okiem, po prostu ja szedł. Ja też byłam zawsze przerażona, jak no. gdzieś koło mnie przyjeżdżało coś większego. Już się całą spięłam, a na tych koniach w ogóle tego nie odczuwałam. No, skręć w prawo. Super było. Uważam, że tu będzie ostry zakręt. Gdzie ja tu skręcę w prawo? W prawo. Aha. Uważam, że naprawdę są w dobrej stanie. Tam gdzie jeździłyśmy... A my tędy jechałyśmy, zobacz. No. Za jeden kilometr skręć w prawo. No. Także naprawdę. Bałam się, że to będzie takie, wiecie... Bo jednak my jesteśmy przyzwyczajeni do innych zwyczajów przy tych koniach. Mamy swoje inne tradycje i tak dalej, ale... Nie, ale było gicior. Mogłyśmy w sumie tamtędy pojechać. No, ale fajnie. No i chyba to wszystko na razie, co chciałyśmy wam opowiedzieć. Jedziemy teraz do hotelu. Aha, może jeszcze nawiążemy o kaskach, bo będzie na pewno. A, no tak, dlaczego nie mamy kasków? Może to było tak, ja ogólnie tam weszłam i do tej ich siodlarni właściwie... Przenośnej. Po to samochodzie, ciężarówce było. Ciężarówce, no ale tam mieli bardzo ładnie w to wszystko poukładane. I w ramie jeden, drugi, trzeci, czwarty kaski, to wszystkie były na mnie za duże. Albo tu za ciasne i tu mi odstawało, albo coś. Wiecie. No i stwierdziłyśmy z nią, dobra, zapytałyśmy się gościa, czy w ogóle musimy mieć te kaski. Znaczy on powiedział, że nie musimy, że ci, co słabiej jeżdżą... Kazał założyć tym osobom, co nie jeździły, nie? Co nie umieją jeździć i tak dalej. Nam powiedział, że to jest nasza kwestia wyboru i że musimy być świadome tego, co robimy i tak dalej. No to my poszłyśmy, Michalina poszła przymierzyć, ale powiedziała, że żaden kask nie pasuje na nią. A wiecie, że źle dopasowany kask jest równie niebezpieczny jak brak kasku w sumie. No bo to na jeden dzisiaj wychodzi, tak. Tam się osunie czy coś. Tak, no różnie bywa, nie? Ale my chciałyśmy tak. W sumie dużo... Aż tak długo nie siedziałyśmy na tym grzbiecie, bo byliśmy więcej w wodzie niż woda. Byliśmy więcej właśnie w wodzie chyba, nie? Także proszę was, nie pytajcie, dlaczego nie mam kasków. Jesteśmy pełnoletni, jeśli ktoś nie chce jeździć w kasku, to nie ma. No nie, no i ja ogólnie też się obawiałam. Ja mówię, no. dobra, weźmy lepiej te kaski. No ale dobra, Jula przytrzymała te konie, poszłam wybierać, ale coś tam stoi i to my przejedziemy. Ale on będzie jechał do przodu, no więc... Właśnie, więc tutaj możemy zajechać z tyłu. Właśnie, dobra, stoimy sobie tu chwilę. No. No i poszłam, przymierzyłam, no i chill, nie pasował żaden na mnie kask. Mówię, dobra, dawaj Jula, w sumie jakby konie były bardzo niebezpieczne, puchliwe, to by nas nie puścił bez kasku. Tak. No i jak się okazało, tak było. Konie po prostu cudmyt malinę, nic, totalnie nic. No. Nawet nie było ani jednej niebezpiecznej sytuacji. Ja w Polsce w życiu nie widziałam tak spokojnych koni, jak tutaj są. Tak, to prawda. Ale mam zjarany nos. Tu zobacz. Tu widać. Ale ja też mam. No, także no... Jej, kwestia wyboru.
Znaczy to, to jest ryzyko, no ja w sumie nigdy nie jechałam w teren bez kasku. Ja też nie. Ale chyba. On powiedział, że... Tylko że na jakieś zdjęcia ewentualnie, ale to ściągnąć. Też dojeżdżałyśmy do miejsca i ściągałyśmy. Tak. Także no... No dlatego ja się bałam trochę, ja miałam dużo obawy jeśli chodzi o to, no ale konie po prostu... No. Ja w życiu takich koni nie spotkałam, naprawdę. Było spoko. Dobra, na razie mamy tyle wam do opowiedzenia, bo po co dłużej na razie gadać. Zresztą niektórym się nie podoba, że tyle gadamy podczas vlogów. To... Dobra, jedziemy sobie do hotelu trochę się posmarować czymkolwiek. Później pojedziemy sobie coś zjeść. Znaczy nie. Nie wiem. Napić się jakiś zimnego coli, zimnej o albo mochotę. To wszystko chyba na teraz, nie? No. Coś jeszcze chcesz dodać od siebie, Michalinko? Tak, że was bardzo kocham. Ja też. Ale nie piszcie tego. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w dniu chyba 5 już. Wczoraj nic nie nagrywałam, bo strasznie wiało. Padało, było tak nieprzyjemnie i w sumie nic nie robiłyśmy innego oprócz jakiegoś tam zwiedzania wyspy. Dziś za to mamy już godzinę wieczorną. Idziemy się czegoś napić, a później może coś jeszcze zjeść i idziemy może potańczyć. Zobaczymy jeszcze jak tutaj nasz plan wypali. Jutro może jeszcze do was coś pogadam, ponagrywam, może na plażę pójdziemy pozbierać jakieś muszelki. Jutro nasz ostatni dzień, bo we wtorek rano wylatujemy. Więc będziemy się żegnać z Zakintosem. I wracamy do Polski. Jutro ostatni dzień. Cześć, witam was w dniu 6. Chyba 6 już się gubię. Mamy piękną pogodę, wyjdziemy na balkon, wam pokażę. Jest słoneczko, trochę chmurek, ale jest ok. Z Jurą się zbieramy zaraz na plażę i idziemy nagrywać chyba TikToki, zbierać muszelki i skorzystać jeszcze z ostatniego dnia. O ile butelek. To jest Julii outfit, proszę bardzo, proszę bardzo. I pomarańczowe klapki. Tak właśnie jest. Idziemy? Tak. Ale mamy syp stara w pokoju. Mimo, że pani przed chwilą sprząta. Tak, to jest jak się szuka outfitów. Tak to jest jak dwie dziewczyny w jednym pokoju mieszkają. Tam jest salonik piękności, a tu jest szafa. Tu też jest szafa. No tu, w szafa. Wszędzie jest szafa. A w szafie? A w szafie nie ma nic. Nie, tam chyba moje buty. Są jedne buty. A to jest nasza łazienka pokojowa. Ej, ostrość. Nie pokazywałam. No, nic specjalnego. Ogólnie nie mamy tylko zasłony na prysznic. I jak się kąpiemy, ta woda cała wylatuje. Nie? Zabieramy ich na plażę? Wyglądam jak... Jak? Źle. Jak źle. Zabieramy ich na plażę? Of course. Okej. Okay. Jej, jesteśmy nad morzem. Julia ubiera kurtkę, bo jej zimno. No wie. Nie wiem, czy mnie słychać, ale jesteśmy nad morzem, bo jakiś pan zle. I trochę zimno jest, zawiewa, więc zbieramy się, bo nagrywałyśmy TikToki. Muszelki zebrałyśmy i... Je, daj mi ją. Kurtka mi zwiewa. Ja? I idziemy. Halo? Idziemy na obiad! Tak, nie! Nie! No. Witam wszystkich. Jest godzina 3 i niedługo mamy lot. Julia tam sobie siedzi. Co? 4. A, no już 4, ale wstałyśmy o 3. I w Polsce jest 3. Dobra, no nieważne! Zaraz wylatujemy. I z jednej strony się cieszymy,
A z drugiej strony no, trochę szkoda, że musimy już wyjeżdżać i wracać do rzeczywistości i na studia. I niestety tak to jest. Ale myślę, że już zakończymy tego vloga. Chodź, Ulo, tu do mnie. Chodź! No nie, no, mam się tylko... Dobra, zamknij na razie. Myślę, że już zakończymy tego vloga, bo już nie będziemy wam pokazywać, jak dalej wracamy do domu, czy w ogóle zatrzemy. Ale możecie napisać w komentarzach, żebyśmy dotarły bezpiecznie do domu. Chociaż już będziemy w domu. Jeśli będziemy w domu. Jeśli. Ale dziękuję za obejrzenie filmiku. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. Tu macie Julii na nosie. O, tu na nosie macie Julii Instagrama. Tu macie na nosie mojego Instagrama. Wbijajcie też na nasze TikToki. Tu będą też nazwy pod Instagramami, bo nagrywałyśmy tutaj na Zakintosie sporo TikToków. Ja już mam dość. Po prostu pa. Dzięki za obejrzenie filmiku. Pa.